wspaniali aktorzy. Ja myślę, że nie wspaniałe musi pchać. Scenariusze. Nawet nie musi pchać do kina, po prostu ci, którzy wiedzą, co jest dobre, wybierają się do kina i nie zastanawiają się dlaczego. Z nami Andrzej Chyra. Powrót Andrzeja Chyry na duży ekran. Chyra Możdżer, dziewczyną Bonda na festiwalu w Wenecji. To praktycznie tylko takie widzimy artykuły związane z tobą, a taka cisza była? Nie, no cisza w sensie filmowym, bo przez chwilę się troszeczkę więcej teatrem zajmowałem i siedziałem tam, ale ja właśnie cały czas, no w tej chwili myślę, że w ciągu najbliższego roku jakieś parę filmów się pojawi. Znieważona Ziemia na przykład na pokazie w Wenecji. Film zresztą już bardzo ciepły, przyjęty przez krytyków, ale chyba przede wszystkim publiczność. No tak, no byłem na pokazie, więc jakby krytyk za bardzo nie znam, natomiast publiczność rzeczywiście bardzo dobrze przyjęła ten film. Ty jesteś polskim akcentem, Leszek Możdżer jest polskim akcentem. No tak, bo to jest jakby koprodukcja francusko-polsko-niemiecko-ukraińska. A powiedz nam więcej o historii tego filmu, o czym on opowiada? No to jest historia o wypadku w Czarnobylu, w katastrofie w elektrowni. No i jest po prostu kilka wątków jakby, bo to jest historia w czasie tej katastrofy i 10 lat później jakby coś takiego, co się dzieje z tymi ludźmi, także. Ale rzeczywiście jakoś może nie wiem czy temat, ale rzeczywiście chyba też i film właśnie i muzyka spowodowały, że rzeczywiście publiczność bardzo, bardzo dobrze. Ale grasz po rosyjsku. Gram po rosyjsku. Długo się musiałeś przygotowywać, czy przyszło ci to łatwo? No nie, no... Jesteś pokoleniem, które ludzie w moim wieku, tak? Mówią po rosyjsku. Nie, no trochę musiałem się przygotować. Znaczy, sytuacja była o tyle skomplikowana, że grałem z rosyjskimi aktorami. Mhm. I grałem Rosjanina, więc no to jest jakieś wyzwanie, ale z tych ocen rosyjskich wynika, że wypadłem nie najgorzej. Już nie pytam, jak wyglądało życie na planie. Też po rosyjsku? Też po rosyjsku, stakan za stakanem. Nie, to myślę, że takie fizyczne duże wyzwanie, już nie mówię o emocjonalnym wyzwaniu tego rosyjskiej takiej współpracy. No tak, dokładnie. Intensywna praca, ale to nie jedyny film, którym niebawem pojawi się na ekranach z twoim udziałem. No tak, za chwilę wchodzi taki film polski Das. To będzie jakoś na początku października. Potem wejdzie film Małgosi Szumowskiej. U nas to się nazywa chyba Sponsoring, a po prostu francuski film z Juliette Binoche, Elle. Ale to chyba dopiero, nie wiem, tak się tak przesuwa ta premiera, chyba dopiero gdzieś na początku przyszłego roku. Teraz ja skończyłem właśnie tydzień temu kolejny film z Małgosią Szumowską. Mhm. Nowhere, czyli Nigdzie. Gdzie? Wczoraj byłeś w Wenecji, dziś w Warszawie w naszym programie, a jutro w Toronto. W Toronto jutro na festiwal Lesse, bo tam jest premiera właśnie filmu tego francuskiego Małgosi z Binoche. I film Michala Boganim, czyli Znieważona Ziemia, też jest nie w konkursie, ale w jakiejś sekcji jest pokazywany. Mhm. Także... Czyli grasz po rosyjsku, grasz po francusku? Dobrze rozumiem? Troszeczkę. Po polsku coraz rzadziej? Coraz rzadziej. No nie, ostatnio zagrałem. Myślę, że tak proporcje utrzymuje jakieś. No dobrze. Przyzwoite. Gdy zobaczyłeś scenariusz tego filmu, Znieważona Ziemia, wróćmy jeszcze do tego filmu opowiadającego o tragedii w Czarnobylu, to od razu widziałeś, że to jest ciekawy pomysł i na pewno chwyci? No nie, no jest, rzeczywiście był niezły scenariusz. Poznałem też reżyserkę, bo to jest jej debiut fabularny. Ona zrobiła taki film Odessa, który dokument o... A to był dokument właśnie. Tak, który zresztą taki miał też poważne życie festiwalowe. Wiem, że ten film leci do, nie wiem, do Tokio, do Salonik. No jakby bardzo cały świat. Rzeczywiście jakby też ma wiele, wiele zaproszeń na różne festiwale. No ale wydał mi się jakiś taki inny, no a przede wszystkim no to wyzwanie właśnie językowe. Była śmieszna była sytuacja, bo ja wtedy byłem w Paryżu właśnie, grałem w teatrze po francusku. I przyszła ta propozycja, więc Michale, która mieszka normalnie w Paryżu, jest... My moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, niestety musimy kończyć. Jasne. Zapraszamy do kina. Cóż, tylko tyle możemy teraz powiedzieć. Andrzej Chyra dzisiaj leci do Toronto, więc szczęśliwej podróży i do zobaczenia przy premierze. Dziękujemy serdecznie.